Fajnie jest dobrze mówić po niemiecku, ale oczywistym jest, że każdemu zdarza się czegoś zapomnieć, mieć lukę w pamięci lub mieć coś na końcu języka. Potrafi być to frustrujące, ale nie zniechęcajmy się i wykorzystajmy tę sytuację, żeby nawiązać kontakt, bo w końcu każdemu się to zdarza. Ja jestem Mateusz Hrostek. To jest dziewiętnasty odcinek podcastu Akademia Gnieżki Drumer. I dziś pokażę Wam, jak radzić sobie w sytuacjach, gdy mamy chwilowe zaćmienie. Każdemu zdarza się mieć chwilowe zaćmienie. Po niemiecku mówimy wtedy, że stoimy na wężu. Auf dem Schlauch stehen. Mieć chwilowe zaćmienie. Der szlauch to taki wąż ogrodowy. Tego zwrotu używamy, gdy nie wiemy, co zrobić, bo sytuacja jest skomplikowana lub czegoś nie rozumiemy. Ich stehe auf dem szlauch. Pogubiłem się. Nic mi nie przychodzi do głowy. Kannst du mir der Aufgabe helfen? Ich stehe auf dem szlauch. Możesz pomóc mi z tym zadaniem? Nic mi nie przychodzi do głowy. Mam zaćmienie. Ich stehe auf dem Schlauch. Jemand muss mir auf die Sprünge helfen. Nic mi nie przychodzi do głowy. Ktoś musi mi pomóc. I tu mamy jeszcze jeden dodatkowy zwrot. Jemandem auf die Sprünge helfen. Pomóc komuś poprzez wskazówkę, przypomnienie, odświeżenie pamięci. Wenn du ein Wort vergessen hast, denk an eine Situation, in der du es verwendet hast. Das kann die auf die Sprünge helfen. Jeśli zapomniałaś jakiegoś słowa, to pomyśl o sytuacji, w której go użyłaś. To odświeży ci pamięć. Bardzo często potrzebujemy czegoś, was uns auf die Sprünge hilft, czyli pomoże naszym myślom wejść na dobry tor i coś sobie przypomnieć. Szczególnie w sytuacjach, gdy mamy coś na końcu języka, a po niemiecku. Das liegt mir auf der Zunge. Mam to na końcu języka. Das liegt mir auf der Zunge. Często towarzyszy temu również zdanie mm, Ich hab's gleich. Już prawie to mam. Das liegt mir auf der Zunge. Ich hab's gleich. Wie heißt er nochmal? Das liegt mir auf der Zunge. Ich hab's gleich. Jak mu tam było? Mam to na końcu języka. Ach, już prawie to mam. No właśnie. Jeśli wyleci nam coś z głowy, możemy zadać takie niby pytanie. Wie was noch mal? Jak to było? Wie ging das noch mal? Jak to szło? Wie nochmal? se noch mal? Jak mu tam było? W sensie, jak on się nazywa? Uważajmy, żeby nie użyć tego bezpośrednio do osoby, z którą rozmawiamy. Wie wadaj nam noch mal? Jak ci tam? Jak ty się nazywasz? Może to być odebrane jako aroganckie. Są na to bardziej uprzejme sposoby. Zapomnieć imienia zdarza się oczywiście każdemu. Mówiłem o tym w odcinku 13, się Situationen. Jeśli nie możecie sobie przypomnieć, to być może ponowne wysłuchanie tego odcinka hilft euch auf die Sprünge. A zapomnieć jakiegoś słówka zdarza się wcale nie tylko uczącym się. Nawet TV mają sytuacje, w których nie mogą przywołać akurat tego słówka, które pasuje do danej sytuacji. I mówimy wtedy o, uwaga, trudne słówka die Wortfindungsstörung albo die Wortfindungsschwierigkeiten czyli problemy ze znalezieniem słówka. Wie war das noch mal? Ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Jak to było? Mam dzisiaj problemy ze znalezieniem słów. Po polsku mówimy czasami, że brakuje mi słówka. Ale uwaga, po niemiecku Mia fehlen die Worte, brak mi słów, to wyraz zaskoczenia, dezaprobaty, a niekoniecznie Wortfindungsstörung. O tym, co znaczy czegoś nie wiedzieć, kiedy akurat trzeba, wiedzą najlepiej uczniowie i studenci. Nie zawsze są jednak Zelba schuld, czyli sami sobie winni. Czasami zaczyna się od tego, że wykład jest tak nudny, że po prostu tracą wątek. Sie verlieren den Faden. Tracą wątek, a dosłownie nic. Der Professor ist eine lahme Ente. Bei seinen Vorlesungen verliere ich immer den faden. Ten profesor to taki nudziarz, na jego wykładach zawsze tracę wątek. Lamy enter to nudziarz, ciepłe kluchy, a dosłownie niemrawa kaczka. Kannst du nochmal wiederholen? Ich habe den Faden verloren. Możesz jeszcze raz powtórzyć, straciłem wątek. I to niestety może doprowadzić do tego, że na egzaminie ustnym zostaniemy überfrakt. Ich bin überfrakt. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Możemy tak powiedzieć, gdy ktoś nam zada trudne pytanie, czyli innymi słowy, zabije nam ćwieka. Puh, da bin ich überfragt. Tu mnie masz. Zabiłeś mi ćwieka. Jednak spokojnie. W końcu człowiek nie jest maszyną i nie musi pamiętać wszystkich dokładnych danych i liczb. W takich sytuacjach wystarczy, że powiemy: „Ich hab's nicht parat”. Nie mam tego pod ręką. „Ich es gerade nicht im Kopf. Nie mam tego akurat w głowie. Słówko „parat” jest bardzo praktyczne, i oznacza „pod ręką”. Pod ręką można mieć na przykład coś do pisania. Haben Sie etwas zum Schreiben parat? Ma Pani coś do pisania pod ręką? Lub właśnie w takim przenośnym znaczeniu wiedzę. Ich nicht alle Daten parat. Nie mam wszystkich dat pod ręką, czyli w głowie. Aby lepiej zapamiętywać daty i inne rzeczy, z pomocą przychodzi nam po niemiecku osioł, czyli der Esel który buduje w naszych głowach mosty między naszymi szarymi komórkami, czyli die Iselsbrücke. Die Iselsbrücke to najczęściej proste zdanie, mające na celu pomóc zapamiętać nam jakiś wzór, datę lub regułkę. Bardzo często używają takich pomostów niemieccy uczniowie i nauczyciele. Na przykład aby zapamiętać rok założenia Szwajcarii, czyli jakby ktoś przypadkiem nie wiedział, to jest to 1291 rok. Wystarczy zapamiętać taką rymowankę. 1291 gegründet war die Schweiz. Podobnie z datą założenia Rzymu. 753, Rom schlüpft aus dem 753 i Rzym wykluwa się z jajka. Lub też reguły ortograficzne, takie jak pisownia słowa Nemlich, czyli mianowicie, która sprawia niektórym Niemcom problem. Częsty błąd to pisanie tego słowa przez samoch. Powstała więc rymowanka: Wer Nemlich mit H schreibt ist demlich. Kto Nemlich pisze przez H, ten kupi. Ja osobiście przez długi czas nie mogłem zapamiętać różnicy pomiędzy słowami konweks, wypukły i konkaw, czyli wklęsły. I pomogła mi w tym jedna rymowanka, którą, jako że jest lekko nieprzyzwoita, znajdziecie w pliku PDF, razem z całą listą wszystkich słówek z odcinka i ćwiczeniami nowego słownictwa. A sporo dzisiaj tego było. Jeśli podcast ci się podoba, to koniecznie zasubskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków i daj dobrą ocenę i miły komentarz. Na dziś to tyle i bez zum nächsten mal.